Cześć, witajcie w kolejnym filmiku. Dziś będą to ulubieńcy niekosmetyczni miesiąca. Mój pierwszy filmik z tej serii przyjął się z bardzo dobrym waszym przyjęciem, za co bardzo dziękuję. Jest to motywujące i dlatego właśnie pojawia się kolejny filmik z ulubionymi produktami niekosmetycznymi listopada. Jest tego trochę, mam trochę do opowiedzenia, więc przejdę od razu do rzeczy. I zacznę może od takiego najbardziej gadżeciarskiego produktu w tym filmiku. Jest to nowy telefon. Jest to telefon iPhone 5S czy 5S, żeby nie wtrącać za dużo angielskojęzycznych słów. I ja generalnie taką gadżeciarą straszną nie jestem, szczerze mówiąc. Ja do tej pory używałam telefonu do dzwonienia, wysłania SMS-ów i tyle. Nie miałam pakietu danych, mimo że miałam iPhone'a 3 chyba w spadku po mężu, jak on sobie telefon wymienił, ale nigdy nie potrzebowałam specjalnie ani internetu, ani aplikacji, a teraz postanowiłam, że może powinnam trochę swoją wiedzę zaktualizować na temat tych nowych technologii, na temat no generalnie tego, co jest teraz na czasie. Szczególnie, że pracując w marketingu, taka wiedza jest troszeczkę potrzebna, a przy okazji dzięki temu mam trochę więcej może możliwości kontaktu z widzami, bo tak to pracuję na pełen etat, nagrywam filmiki, przychodzę do domu, gotuję obiad, chodzę na siłownię, jeszcze chciałabym teraz zacząć studia i nie zawsze mam czas na blogowanie, na odpowiadanie na wiadomości, na odpowiadanie na jakieś tam komentarze. Mój Facebook to w ogóle już zginął śmiercią naturalną. A dzięki temu teraz mam Instagram, może jeszcze troszkę więcej aplikacji będę korzystała z większej ilości w najbliższym czasie, więc być może będę miała troszkę więcej możliwości kontaktu z Wami właśnie. Ale są takie wymówki, generalnie chciałam dać nowy telefon, bo ten, który miałam, niestety nie przetrwał podróży poślubnej i skończył swój żywot w Nowym Jorku. Dlatego potrzebowałam też nowego telefonu i wybrałam iPhone'a 5S właśnie. Nawet udało mi się znaleźć złoty, który jest limitowaną edycją i też musiałam trochę poczekać, żeby był dostępny w sklepie, w którym chciałam go kupić. Na razie jestem bardzo zadowolona, jest szybki, uczę się tych aplikacji cały czas jeszcze uczę się wszystkich skrótów, jak to gdzie przesunąć, żeby coś tam uzyskać, ale na razie jestem bardzo zadowolona i to, że mam kontakt taki powiedzmy 24 godzinny ze światem jest też bardzo przydatne. Aplikacja, którą używam najczęściej to na razie jest Instagram, Spotify i Pandora. Jak już jestem przy aplikacjach muzycznych, powiem wam o mojej ulubionej muzyce w tym miesiącu. I jest to płyta Johna Newmana, John Newman Tribute. To jest taki gatunek, ciężki do określenia, generalnie jestem słaba w określeniu gatunków muzycznych, ale to jest coś, jakaś taka mieszanka soulu, trochę popu, trochę takiego oldschoolowego brzmienia, coś a la of Monsters and Men. Dlatego John Newman ma fantastyczny taki chropowaty głos, który mi bardzo odpowiada. Muzyka jest bardzo pozytywna i takie kawałki lubię, takie właśnie pozytywne, energetyczne, które nastrajają pozytywnie do życia. Moje ulubione utwory z tej płyty to Love Me Again i Cheating, ale generalnie cała płyta jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Jedynie czego nie lubię, której piosenki tutaj tytułowej, Tribute, ta jakoś zupełnie do mnie nie przemawia, ale większość pozostałych piosenki są naprawdę fantastyczne, więc jeżeli macie okazję posłuchać, nawet w internecie wygooglować Love Me Again i Cheating, myślę, że jeżeli lubisz takie klimaty, to na pewno się Wam taka muzyka spodoba. Jeżeli chodzi o biżuterię, moim ulubieńcem w tym miesiącu był naszyjnik z firmy Nahoku. To jest, nie wiem czy to widzicie, taki ma kształt fali. I to jest chyba taki dosyć sygnowany jakby styl przez tą firmę aktualnie, bo nawet w samolotach między wyspami jak lecieliśmy, to właśnie w tych gazetkach w linii lotniczych były właśnie reklamowane te naszyjniki. I one można dostać w różnych wersjach. Jest wersja z kryształkami, jest wersja cała srebrna czy złota. A ja kupiłam taką wersję z tym wzorem z takiego drzewa koa, który rośnie tylko na największej wyspie na Hawajach. I to jest też fajna historia z tym drzewem, może by je ściąć. Tutaj musi być pobłogosławione przez jakiegoś tam księdza czy przedstawiciela danej religii. Więc to jest też taka ciekawa historia związana właśnie z tym naszyjnikiem, ale generalnie ja go lubię przede wszystkim za wygląd. Ma taki właśnie kształt fali z kropelką, która się tutaj rusza. Pasuje do wszystkiego, do strojów bardziej eleganckich, do strojów bardziej codziennych, więc je taki właśnie bardzo wielofunkcyjne elementy ozdobne bardzo lubię, muszę powiedzieć. Ja też biżuterię nie noszę, jeżeli już coś noszę, to jest to najczęściej albo bransoletka, albo właśnie jakiś tam naszyjnik wisiorek. I to mi bardzo odpowiada, z tego jest taka pamiątka z Hawajów, które po prostu zrobiły na mnie ogromne wrażenie, więc to jest dodatkowy atut tego wisiorka.
Teraz może przejdę do ciuchów, ale będą to tym razem ciuchy sportowe. I to są buty z firmy Nike, to jest FlexKnit Plus. I one mają fantastyczny, generalnie są zaprojektowane w taki sposób, że wyglądają jak, że to jest skarpetka, a że tutaj ta górna część to nie jest żadna skóra, żaden materiał taki sztuczny. To jest po prostu jakby ktoś to wyszył, jakby tutaj wydziergał na szydełku. Więc one przylegają do stopy jak skarpetki, są niesamowicie wygodne, nie obcierają, bo tutaj nie ma żadnych twardych elementów. Nawet tutaj przy pięcie coś to może jest, to ją podpiera lekko, ale nie jest to nic, co będzie Was obcierało. Z tym problem bardzo często, a te buty mnie ani razu nie obtarły. Również kupiłam je w Stanach. One były drogie, to jest jeden z nowszych modeli. I tak jak wszystkie buty Nike były w granicach $100, tak te kosztowały 160, więc trochę się zastanawiałam, na ile są lepsze od tych innych. Ale jak przymierzyłam, porównałam te z innymi modelami, z modelami starszymi, to te moim zdaniem były najwygodniejsze. Ten typ podeszwy na mojej stopie sprawia się doskonale. Ona jest taka bardzo, można ją tutaj wygiąć jak chcemy, wykręcić jak tylko chcemy. I ona ma też dobre wsparcie tutaj przy pięcie. Tego bardzo potrzebuję, odkąd pracowałam w barze, chodziłam bardzo dużo i nosiłam buty na bardzo płaskiej podeszwie. Troszeczkę może nie uszkodziłam sobie stopy, ale stały się one bardziej wrażliwe i potrzebują dobrego wsparcia właśnie na pięcie, szczególnie wykonując różne ćwiczenia, jak biegam, jak chodzę na siłownię, to jednak potrzebuję dobrego tutaj wsparcia w tym miejscu. I te buty do tego są naprawdę fantastyczne, doskonale się mnie sprawdzają. Są lekkie, bardzo wygodne, przylegają do stopy jak skarpetka, tak jak powiedziałam, więc no ja jestem im ogromną fanką. Jeżeli macie fundusze, bo to nie jest jednak cena, którą możemy tutaj, to nie jest kwota, którą można wydać tak po prostu, nie noszę tyle w portfelu, ale jeżeli macie okazję, jeżeli szukacie dobrych, wygodnych butów, które dobrze będą Wam wspierały jakby stopę, to bardzo je polecam. I teraz przejdę do książki. W tym miesiącu czytam książkę Mosaic Diane Armstrong. I to jest taka saga rodzinna, opowiadająca o rodzinie żydowskiej mieszkającej w Polsce, wywodzącej się z Polski. I tutaj jest ta historia, rozciąga się od czasów przed I wojną światową do czasów bardziej współczesnych. I ja ją dostałam od sąsiadki i pożyczyłam tę książkę, bo ta rodzina przeprowadza się właśnie po wojnie do Sydney, więc ona pomyślała sobie o mnie i powiedziała, że może chciałabym ją przeczytać. Ja takie książki bardzo lubię, mogę dzięki nim poznać kulturę innych religii, innych właśnie kultur, ich zwyczaje. A oprócz tego ja bardzo lubię też książki, które jakoś tak lekko nawiązują do II wojny światowej, tego jak ludzie musieli sobie radzić, żeby przetrwać. Więc ta książka naprawdę się do tego fantastycznie, do tego wpisuje się taki właśnie trend. I ja zawsze takie książki czytam i jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak ludzie, jaką musimy mieć silną wolę i wolę życia, żeby to wszystko, co się działo, przetrwać. A przy okazji to jest książka, która troszeczkę też pokazuje Polaków z nie najlepszej strony, bo na przykład nawet na jakichś tam lekcjach historii, o tym się w Polsce nie mówi, że większość Polaków jednak była przeciwko, że ten antysemityzm był bardzo silny, cały czas w sumie jest, ale zazwyczaj jak o czym się wspomina właśnie o II wojnie światowej, to mówi się o ludziach, którzy pomagali, właśnie ukrywali, że to pomagali, a tutaj jest to pokazane troszeczkę innej strony, jak to jest odbierane, troszeczkę inaczej. Też pomagali tej rodzinie ludzie, oczywiście, ale no też pokazana jest to ta inna strona niestety. Więc o tym się nie mówi w Polsce, więc ja byłam bardzo zainteresowana właśnie jak to było odbierane z tej drugiej strony. Więc bardzo tę książkę polecam, już prawie ją skończyłam, zostało mi jeszcze może z 20-30 stron. Pewnie tu się już bardzo nic nie rozwinie. To też nie jest książka, która będzie jakoś miała zaskakujące zakończenie. Ja ją, mi się bardzo podoba, jestem no bardzo zadowolona, że ją przeczytałam, że miałam okazję, bo no, takie książki bardzo myślę, że wzbogacają naszą wiedzę na temat innych kultur, innych religii. Więc bardzo Wam polecam, jeżeli macie okazję ją znaleźć. Ta jest wersja po angielsku, ale jeżeli macie okazję, poszukajcie może, czy jest też taka książka na polski przetłumaczona. I może ostatni element to będzie serial, który aktualnie oglądam. Znowu jest to serial komediowy, jest to serial Better of Ted. I to jest serial, który opowiada historię jakiegoś tam menadżera w firmie, która zajmuje się technologicznymi nowinkami.
i oni wymyślają różne abstrakcyjne naprawdę produkty. Bohaterowie są bardzo charakterystyczni, dlatego ma też ten serial też taki humor reprezentuje, który ja bardzo lubię. Taki troszeczkę sarkastyczny, oprócz tego w ten serial wplatane są też jakby reklamy tej firmy. Takie bardzo, bardzo typowe. Więc jeżeli lubicie takie właśnie niewymagające, zabawne seriale, coś właśnie w rodzaju It's Always Sunny in Philadelphia, coś w rodzaju How I Met Your Mother, takie właśnie luźne, lekkie, przyjemne dla odstresowania, to ten serial również Wam polecam, Better of Ted. I to chyba wszystko, o czym chciałam wspomnieć. Myślę, że już więcej ulubieńców chyba nie mam, nic nie mam zapisanego na mojej ściądze. Także dziękuję bardzo za uwagę. Jeżeli miałyście okazję któryś z tych produktów wypróbować, jeżeli go macie, używacie, to dajcie mi znać, jak się u Was sprawdza. A ja tymczasem się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych filmikach.